Do tragicznego wypadku doszło dziś rano po godzinie 7 na przejeździe kolejowym w Ulce. Przejazd kolejowy z niewiadomych właśnie przyczyn wjechał samochód osobowy i zderzył się z pociągiem, uderzył w pociąg. Samochodem osobowym podróżowały dwie osoby. Siła zderzenia z pociągiem Intercity była ogromna. Bilans wypadku okazał się tragiczny. Poniosła 16-letnia mieszkanka powiatu sopeckiego, która była pasażerką samochodu osobowego. Kierowca samochodu osobowego, 22-letni kierowca, przebywa w chwili obecnej w szpitalu. Ponadto została poszkodowana osoba, która czekała na pociąg na peronie, została odłamkiem samochodu. Dziewczyna, która zginęła, to mieszkanka Wólki. 22-letni kierowca, również mieszkaniec naszego powiatu, został zabrany do szpitala we Wrześni. Dziewczyna, która ocierpiała czekając na peronie, trafiła na izbę przyjęć sopeckiego szpitala. Na szczęście jej obrażenia nie okazały się poważne. 16-latka po zaopatrzeniu wróciła już do domu. W akcji ratunkowej brali udział strażacy ze Słupcy i Strzałkowa oraz zespołu ratownictwa medycznego ze Słupcy i z Wrześni. Wszystkie osoby znajdowały się poza pojazdem, więc straż pożarna nie wyciągała tych osób z pojazdu, wszystkie były poza. Podczas prowadzenia działań na miejscu zdarzenia wstrzymany został ruch kolejowy na trasie Poznań-Warszawa. Trwało około 3,5 godziny. W chwili obecnej pod nadzorem prokuratora trwają wszelkie czynności dochodzeniowo-śledcze, więc wszystkie przyczyny tej tragedii zostaną ustalone. O tragedii przeczytacie Państwo także w najbliższym wydaniu Kuriera Sopeckiego.